Cześć, tu Jerzy. W dzisiejszym odcinku Soku z Jednorożca wybrałem się z Olsztyna do Gdyni, gdzie siedliśmy tego oto właśnie potwora za mną i wybraliśmy się do Lęborka, do Ale Browaru. Dobra, no to witam w sercu Ale Browaru, Ale Browar Lęborg. Stawialiśmy to 2 lata. Wcześniej tutaj była po prostu magazyn. Z obiektu, który był tutaj wcześniej, zostały tylko te słupy i dach. Reszta jest wybudowana przez nas od podstaw, łącznie z obniżeniem podłogi o 70 cm, a żeby ją o 70 cm obniżyć, bo trzeba 2 metry w głąb się wkopać. Utwardzić, żeby mogły stać te zbiorniki i zbudować kanalizację i całą resztę. Więc obiekt jest praktycznie cały nowy. Sprzęt czeskiej produkcji wyprodukowany przez fabrykę w Pacowie. Linia rozlewnicza z Chocieboża, też z Czech. Gdzie mamy surowce na 2-3 dni produkcji. Podajnik, młynek i śruta na produkcję jednej barki. Czeka w tym małym winie. Jak już jest gotowa, to sobie przygotowujemy i wciskamy przycisk na wrażenie i zasypuje się do wody. Magazyn słowy jest przy budówce w wiatrze, tam ze mną przez szybę widać, gdzie mamy całe tiry rozpakowywane. Ważenia czteronaczyniowa, kocioł zacierny, do którego właśnie podajnikiem trafia śruta. Tutaj zacieramy, czyli enzymy kroją skrobie na takie cudy, które później drożdże będą mogły sfermentować. Później kać filtracyjna, gdzie oddzielamy wszystkie łuski i rzeczy, które nie chcemy, żeby znalazły się w gotowym piwie. Po filtracji piwo trafia do kotła ważalnego, gdzie przez godzinę lub więcej jest utrzymywane w stanie trzenia. W czasie tej godziny dodajemy miel i kać wirowa odśrodkowo jest wprowadzane, tak żeby odwirować chmielinę. Tak, jak to pomiędzy nimi przechodzi? Pod spodem mamy zaworki i pompę. Pompy, zawory, tak żeby wszystko się działo tak jak chce. Jakieś pytania co do ważelni? A to może tak mówiąc, że 1, 2, 3, 4, czy jak już tu jest przygotuję to już. Tak, dzięki temu, że mamy czteronaczyniową naczynię ważelnię, jest osobna kocioł zacierny i ważelny. W momencie jak leci, kończy się filtracja, już zaczynamy zacierać drugą warkę, a później pierwsza się przygotuje, a druga się. Czy można wejść do kotła? Można. można. No, czyste. To bez sensu odpowiedzieć. Przygotujemy się najszczęśliwszą partię, już jest wszystko gotowe. Jak długo to trzeba będzie? 15-20 metrów. Ale mamy też pompę na mocniejszą zmienioną, więc będzie wszystko. Po odwirowaniu i kiedy chmiel osiądzie, rzeczka jest składzana do temperatury fermentacji, na niewielkim ciepła. Napowietrzana i już sztywnymi połączeniami trafia do jednego ze zbiorników, który jest wcześniej przygotowany, umyty, wyczyszczony. I piwo po dodaniu drożdży zaczyna fermentować, więc tak jak CKT. Jest taka nasza... Aleja Sław. Zawsze mamy taką sytuację, że w każdym tanku jest inny piwo, więc zaraz weźmiemy z banki, będziemy... Ale one są przeznaczone konkretnie, w tym jest tylko rąk, że... Różnie. Tych pierwszych
pierwszych 10 w rzędzie ma po 7 tysięcy litrów. Dwa ostatnie na końcu to są zamieniki po 14 tysięcy litrów. I po lewej stronie ma zawsze też 4 barki dalej. No i ile to trwa? Jest tydzień fermentacji burzliwej, mniej więcej 3 tygodnie później leżakowania. I wężami podpinamy się pod linię do butelkowania, możemy przejść dalej. Czyli miesiąc już robienia. Miesiąc, mniej więcej. Łączymy wężami ze zbiornikiem, włączamy pompę. W formie takiego cyklonu świeży chmiel się miesza z leżakowanym piwem, dzięki czemu jeszcze bardziej nabiera. A już na zimno, czy jeszcze na ciepło? Na zimno, na zimno. Nie ma zimno, można koniec przez samą butą, tak? Słucham? Przez samą butą do chmielacie jeszcze, tak? Nie, to jeszcze w trakcie leżakowania... Przychodzi i wraca. Tak, przychodzi i wraca. Możemy tu wrzucać chmiel, cynamon, wanilię. Między innymi milkshake'a robiliśmy tak, że tutaj wrzucaliśmy kilogramy wanilii. Podłączaliśmy, żeby z tą wanilią się kręciło z 6 godzin. I później już jest piwo waniliowe, nie? W czasie chmielenia też można sobie wrzucać różne odmiany chmielu, zakręcić 3 godziny, jak jest na przykład dużo cytrusów, to ok. Teraz wrzucamy jakiś chmiel, który ma więcej iglastych aromatów, zamykamy, kręcimy, jak jest ok, kompleksowy aromat, no to wtedy już wiemy, że piwo jest gotowe. Ale nie wszystkie piwa od razu butelkujemy, część wlewamy do beczek, mamy pomieszczenie do bary i dżinku. Jojojo, jakie bytułeczki! To pomieszczenie jest całe docelowo przewidziane, żeby zapełniło się drewnianymi beczkami. Na razie mamy Cartwright, który leżakuje w beczkach po Chardonnay. Virgin Batcha, który leżakuje w beczkach sprowadzonej z Jamajki po rumie. I Risa wiosennego, który też leżakuje w beczkach po beczce po rumie. Tam została jedna beczka. Jedną beczkę mamy wolną. Może coś tam wydarzy w przyszłości będzie. Ciekawostka jest taka, że jak te beczki do nas przyjeżdżają, mają jeszcze tak około 2,5 litra rumu z sobie. Ten rum ma 70% jest bardzo smaczny. Chłodno dzielę. Mamy chmiel, drożdże, wszystkie składniki, które wymagają. Wow, ale zapach. Niskiej temperatury. O! Ja! No swoje. No ale jak to pięknie ma. Od gówniarza chciałem to zrobić normalnie, zawsze być kierowcą autobusu i w ogóle. Kurna, ale to jest standantyk, normalnie. Yeah, bez dwóch zdań. Hej, przede mną jest, a się obok mnie jest Michał. Witajcie. Saks, tak. Jedna z twarzy browarów, ale kormoran. Ale browar. Nie, dlatego tam butelki kormorana widziałem do tego. Tak, gościliśmy ekipę tutaj. Tak, byli u was? Tak. To, nie wiem, mi się ogólnie browar podoba. Powiem szczerze, mówiąc, nawet bardziej niż kormoran, mimo tego, że to był lokalny, bo to nie. Pytanie jest oczywiście podstawowe. Jakie nowości będą w browarze? Coś ciekawego możesz zdradzić? No, kilka nowych, ciekawych piw. Jednym z nich w niedługiej przyszłości będzie Sweet Geek, uważony składkami Chocapic, czyli cynamonowa wersja Sweet Geeka. O kurna, dzieciaki bardzo zadowolone, aż dzieciaki nie mogą, ale duże dzieci. Duże dzieci, przypomina smaki dzieciństwa. To te czasy, kiedy były Chocapiki, bo za mojego dzieciństwa nie było Chocapików. No, to też jeszcze nie, niestety. Albo stety. Co chciałem powiedzieć? Co ja powinienem powiedzieć? Ja, poczekaj, ekspansja pubów, ale browaru. Czy będzie w Olsztynie? Nie. Na razie musimy się trochę okrzepnąć w tym, co żeśmy zrobili i zbudowali do tej pory, bo
sporo... No ten czas organizowania tego wszystkiego sporo nas pochłonął, więc... Ale powiem autentycznie, to co widzę tutaj, to powiem szacun, to jest kawał dobrej roboty. No ważne, żeby piwa z tego wszystkiego wychodziły takie, żeby no, było widać. To co próbowaliśmy tutaj jest udoskonałe. Tak, bo... to dzisiaj testowaliśmy, naprawdę bardzo fajnie smakowało. To samo co w knajpie próbowaliśmy też, to pełen szacun. A takie zupełnie inne z boku pytanie. Nie widzieliśmy fermentego pasteryzatora. Nie pasteryzujemy cały czas, pasteryzujemy tak jak pan był przykładem. O, i to jest to. Ale piwa tak czy siak mają dłuższy okres przydatności do spożycia, z tego co widać na etykietach. Jest... Michał, jak wy to robicie? No, po prostu utrzymujemy pewne standardy czystości i ufamy, że to będzie działać. Michał, patrząc tak tutaj na tą halę całą, widzimy, że jak gdyby jest taka przestrzeń, która prawdopodobnie w przyszłości chcielibyście, żeby była zaadaptowana na kolejne tanko fermentatory. Tak, tak. Poczekajcie moment, ja to obrócę, żeby wszyscy widzieli. Widać, przestrzeń jest potężna, jeszcze zostawiona. Tak, i tu chcemy wstawić jeszcze drugie tyle tanków, co mamy, żeby podwoić mocę. Więc... Tu jest 10, 12, to uła, a to coś będzie, dużo będzie. Mam nadzieję, że będzie dużo dobrego piwa. Tam pewnie czytelników, oglądaczy Jurka interesuje też to, bo wy cały czas współpracujecie z browarem Gościszewo, z naszymi przyjaciółmi, z browarem, który tak naprawdę, którego zaczęło się wasze, ale browarowe, że tak powiem, piwowarstwo. A jak wygląda obecnie sytuacja między wami i między browarem Gościszewo? Wiem, że uważaliście wspólne piwo ostatnio, które jakby pieczętuje te 5 lat wspólnej waszej, że tak powiem, bytności na rynku, tak? Tak, tak. No, przyjaźnimy się cały czas, niektóre piwa, ale browary powstają w browarze Gościszewo. Uważaliśmy wspólne piwo. Też piwa Gościszewo sprzedajemy w naszych firmowych lokalach, więc... Pełna współpraca, tak? Pełna współpraca i takie zachowane relacje. Biznesowe i przyjacielskie. Przyjacielskie i biznesowe. Okej. Ja chcę bardzo krótko, więc te 3 minutki muszą starczyć. Pomacham wszystkim. To ja wam dziękuję za przybycie. Dzięki za gościnę. Do zabawy, która dzisiaj trwa. Mówili Michał Saks, Jerzy Sok z Jednorożca i browarnik Tomek. Tomasz Janek. Dzięki, hej. Ten moment, gdy określenie poszło w kanał, nabiera nowego wymiaru, gdy widzisz żurę, która wychodzi do kanału. Patrzcie. Rozumiecie już, czemu poszło w kanał?